Siemanko ludziska, dzisiaj nagrywamy sobie Mówisz co gram. Dostałem komentarz, zagraj jakiś mecz kobietami i właśnie chciałbym coś zmienić, chciałbym wprowadzić jakąś nowość, właśnie. A nowością w nowej FIFA wiadomo, że są reprezentacje kobiet. Wiem, że inne komentarze miały więcej lajków, bo ten komentarz nie miał żadnego lajka. Właśnie o to chodzi, że chcę coś nowego, a kobietami grałem dopiero może zaledwie 3 razy, więc... Trzeba w końcu to nagrać. Wybrałem reprezentację Niemiec i Brazylii. Jeszcze tylko szybko zobaczymy składy. Niewiele rzeczy tutaj zmienimy. Czy wy to widzicie? U kobiet przeważa chyba po prostu liczba 77. Zobaczcie, 77. 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77. What the fuck? Także mamy wielkie spotkanie. Właśnie się rozpoczęło. Niemki! Kontra Brazylijki! A tak, by the way, jakby było po niemiecku gramy górą? Wir spielen hoch! Czy jak? Nie, to by było gramy wysoko. Uwaga! Już Niemki! Już Niemki! Już Niemki! Już Niemki! Ale broni Lucjana! Ona się nazywa Lucjana! Jak w ogóle skumajcie, że jak obczajałem skład, to zobaczyłem, że jest jedna ładna Niemka. Wiecie, jak miała na nazwisko? Bartusiak! Przypadek? Nie. Ej, kobito! Ty, nie fauluj mojej kobity! Co jest? W napadzie Brazylii mamy Martę. Ona się nazywa Marta. Ja nie wierzę. Lucjana, Marta... Fabiana! Ej, ten naprawdę... Andrezinia to już jest, wiadomo, takie brazylijskie typowo, ale Marta na przykład, tak? Lucjana... Kurde... Każdy z nas zna takie osoby. Na pewno każdy zna Lucjanę. Na pewno. Ja znam jedną. Ale świetnie, teraz pop. Ej, Monika mi zabrała piłkę. Monika do... Jakie tu są imiona? Takie polskie. Monika, Poliana. Shit. Waga, piękny strzał jakiejś Niemki. I dupa, to była, a tak, to była pop. Jakieś mało ruchliwe są te kobiety. Noż kurde, one prawie w ogóle nie podbiegają mi pod atak. Nie chcę dawać ofensywnego, bo to jest klasa światowa i zaraz stracę bramkę, jak się otworzę. Ale kurde, jak my będziemy tak atakować, zobaczcie, łatwo odebrać piłkę, ale tutaj już nie ma nikogo, jest tylko to cały mitak. I strzelamy! I te strzały są też beznadziejne. Czy wy umiecie na pewno grać w piłkę, kobieciny? Bo nie wydaje mi się. Ładnie! Kessler! Magda Gessler! Cholera! No faulują te Brazylijki cały czas, ja już podchodzę pod bramkę, a one mnie koszą. Uwaga, znowu strzał z daleka! Ładnie, trzeba strzelać w ten sposób, zaskakujące takie strzały są bardzo potrzebne, bo inaczej tej całej... Jak ty się nazywałaś? Lucjana! Bo inaczej nie strzelimy gola Lucjanie. A Lucjana tylko czeka, abyśmy jej strzelili gola. Waga, Lucjana broni. Lucjana gra niedostępną, ale my zdobędziemy bramkę. Lucjana! I tam w bramce stała też jakaś Brazylijka, która nie dała sobie strzelić bramki. Uwaga, bo idzie kontra, ale na szczęście jest koniec pierwszej połowy, w której nie działo się nic. A więc zapraszam na drugą połowę. Nie robimy żadnych zmian, bo się powiedzmy nie znamy na kobiecej piłce. Zresztą na ławce zostały same 77, więc powiedzmy, że gramy tak jak jest i będzie fajnie. Na pewno strzelimy bramkę, a jak będzie remis, to zagramy sobie może nie dogrywkę, bo to nie jest zbyt porywający mecz. Zagramy sobie od razu rzuty karne, żeby w ogóle jakiś wynik był, bo remisy to są dla ciot. No teraz bramka, musi być gol! Lucjana, no... Dziewczyno, daj se wpakować bramkę, no przecież ile można? Dobra, jednak robię zmiany, bo nie ogarniam, co się tutaj dzieje. Prowadziłem kogokolwiek już. W miarę szybsze Niemki. Nie wiem, czy będą tak szybkie jak Audi, czy tak zepsute jak w nowe Volkswageny. Bez sensu. Jest! Na szczęście koniec! Jezus, na szczęście koniec! Bo już myślałem, że zasnę! Gramy rzuty karne!
żeby chociaż jakiś wynik był, bo ten mecz był tragiczny, to był najgorszy mecz, jaki zagrałem w tą FIFA. W tę FIFA. Aha. Dawaj. Come on. Come on. Luciana broni. Ona jest tak niedostępna, kurde mole, że się zaraz pożygam. Marta. Marta. Ma, to są Brazylijki. One w karnych, to one se mogą, wiecie, zrobić ze mnie totalnego patałacha. Estela Lauder, dobra, wiecie, dupa, nigdy kobiet więcej, nie dawajcie mi do FIFA, bo się nie zgodzę. Zobaczmy teraz, idę znowu na środek, 2-0 dla Brazylii. Uwaga, mi tak, jak ty obronisz znowu, wow, dziękuję Luciano, dziękuję. Dobrze, come on, bitch, come on! Nie trafiła, ty patrzcie, jest szansa. Tylko ona nie może obronić. Dobrze, wyczerpało się. Nie traf. Rosana, come on. Nie traf. Nie traf. Nie traf. Przecież to obroniłaś. Coś ty zrobiła. Uwaga, Kramer i bramka. Uwaga, teraz Brazylia. Nie może trafić, tak? To jest ten moment? Chyba tak. Nawet nie chcę się nad tym skupiać. Uwaga, idziemy na środek. Nie ma gola. Jest. Gramy dalej, kurde. Aha, teraz ja strzelam. Uwaga. Beringer. Miałem mikrofon z firmy Beringera. O, fajnie, fajnie wiedzieć. Ostatni rzut karny. Czy uda mi się to wygrać? Uwaga, tańczymy. Tańczymy jak Jerzy Dudek. I nic nie wytańczyliśmy. Schmidt. Znowu strzelamy w prawo. Uwaga, nie broń tego. Dobrze, okienko. Gramy dalej, cholera. Ostatni rzut karny. Patrzcie, dopiero w karnych są emocje. Czyli jednak kobietami się da grać, ale karne. Uwaga, uwaga. Pulian. Use goal. Come on. What the fuck? Gdzie teraz strzelać? Bo ona wie, że ja strzelam w prawo. Dobra, strzelamy w prawo. Coś nowego. W prawo. Jest gol! Jeszcze mamy okazję. Patrzcie, jakie napięcie. Kibice już tam, wiecie, szałpał. Rafael czy Benkart? Uwaga, Benkart! Nie trafiła! Wygrałyśmy! 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 Chodźcie tutaj do mnie, wygłupie senios. Pokarnych na klasie światowej. Patrzcie, jak ładnie nie trafiła. Koniec meczu. Dobrze. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, który się tym razem już po tych kilku fajnych, udanych odcinkach w końcu się któryś nie udał. Wygrałem, ale mecz był nudny. Jeśli was to nie zraziło, to oczywiście w komentarzach piszcie, jaki mecz mam następny zagrać. I jeszcze raz wam wszystkim powtarzam, ludzie, wszystkim, do was wszystkich mówię. Wygrywa od teraz już bez żadnych wyjątków to, co teraz zrobiłem. Wygrywa komentarz, który ma najwięcej łapek w górę. Więc jeżeli napiszecie komentarz, to wołajcie znajomych, sąsiadów, kogokolwiek, twórzcie se fake konta nawet jak chcecie. Żeby było tych komentarzy w końcu więcej niż, nie wiem, 3. Bo ja potem wybieram i mam na przykład, nie wiem, 3 komentarze, które mają po 3 łapki w górę. Także spamujcie te łapki w górę na tym komentarzu, który was najbardziej interesuje, żebym mógł wybrać taki porządny, pewny, wiecie, komentarz, żeby nie było, że wybrałem jakiś inny, a inna osoba jest poszkodowana. Rozumiecie, o co mi chodzi? To do dzieła! Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Na razie! Marta, ma, to są Brazylijki. One w karnych, to one se mogą, wiecie, zrobić ze mnie totalnego patałacha. Estela Lauder, dobra, wiecie, dupa, nigdy kobiet więcej, nie dawajcie mi do FIFA, bo się nie zgodzę. Zobaczmy teraz, idę znowu na środek. 2-0 dla Brazylii. Uwaga, mi tak, jak ty obronisz znowu, wow, dziękuję Luciano, dziękuję. Dobrze. Come on. Bitch, come on! Nie trafiła. Ty patrzcie, jest szansa. Tylko ona nie może obronić. Dobrze. Wyczerpało się. Nie traf. Rosana. Come on. Nie traf. Nie traf. Nie traf. Przecież to obroniłaś. Coś ty zrobiła. Uwaga, Kramer i bramka. Uwaga, teraz Brazylia. Nie może trafić, tak? To jest ten moment? Chyba tak. Nawet nie chcę się nad tym skupiać. Uwaga, idziemy na środek.
Nie ma gola! Jest! Gramy dalej, kurde! Aha, teraz ja strzelam. Uwaga! Behringer! Miałem mikrofon z firmy Behringera, o. Fajnie, fajnie wiedzieć. Ostatni rzut karny, czy uda mi się to wygrać? Uwaga! Wiecie, jak miała na nazwisko? Bartusiak! Przypadek? Nie. Ej, Kobito! Ty, nie fauluj mojej kobity! Co, co? Co jest? W napadzie Brazylii mamy Martę. Ona się nazywa Marta. Ja nie wierzę. Luciana, Marta, Fabiana. Ej, ten naprawdę Andrezinia to już jest, wiadomo, takie brazylijskie typowo, ale Marta na przykład, tak? Luciana, kurde, każdy z nas zna takie osoby. Na pewno każdy zna Lucianę, na pewno. Ja znam jedną. Ale świetnie, teraz pop, pop, przeszł, pop. Ej, Monika mi zabrała piłkę. Monika do... Jakie tu są imiona? Takie polskie. Monika. Poliana. Shit. Waga, piękny strzał. Jakiejś Niemki. I dupa. To była atak, to była pop. Pop. Jakieś mało ruchliwe są te kobiety. No kurde. One prawie w ogóle nie podbiegają mi pod atak. Nie chcę dawać ofensywnego, bo to jest klasa światowa i zaraz stracę. Siemanko ludziska, dzisiaj nagrywamy sobie Mówisz co gram. Dostałem komentarz, zagraj jakiś mecz kobietami. I właśnie chciałbym coś zmienić, chciałbym wprowadzić jakąś nowość, właśnie. A nowością w nowej FIFA wiadomo, że są reprezentacje kobiet. Wiem, że inne komentarze miały więcej lajków, bo ten komentarz nie miał żadnego lajka. Właśnie o to chodzi, że chcę coś nowego. A kobietami grałem dopiero może zaledwie 3 razy, więc trzeba w końcu to nagrać. Wybrałem reprezentację Niemiec i Brazylii. Jeszcze tylko szybko zobaczymy składy. Niewiele rzeczy tutaj zmienimy. Czy wy to widzicie? U kobiet przeważa chyba po prostu liczba 77. Zobaczcie, 77. 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77. What the fuck? Także mamy wielkie spotkanie. Właśnie się rozpoczęło! Niemki kontra Brazylijki! A tak, by the way, jakby było po niemiecku gramy górą? Wir spielen hoch! Czy jak? Nie, to by było gramy wysoko. Uwaga! Już Niemki! Już Niemki! Już Niemki! Już Niemki! Ale broni Luciana! Ona się nazywa Luciana! Jak w ogóle skumajcie, że jak obczajałem skład, to zobaczyłem, że jest jedna ładna Niemka. Chcę bramkę, jak się otworzę. Ależ kurde, jak my będziemy tak atakować, zobaczcie, łatwo odebrać piłkę, ale tutaj już nie ma nikogo, jest tylko to cały mitak i strzelamy! I te strzały są też beznadziejne. Czy wy umiecie na pewno grać w piłkę kobieciny? Bo nie wydaje mi się. Ładnie! Kessler! Magda Gessler! Cholera! No faulują te Brazylijki cały czas, ja już podchodzę pod bramkę, a one mnie koszą. Uwaga, znowu strzał z daleka! Ładnie, trzeba strzelać w ten sposób, zaskakujące takie strzały są bardzo potrzebne, bo inaczej tej całej... Jak ona się... Jak ty się nazywałaś? Luciana. Bo inaczej nie strzelimy gola Lucianie. A Luciana tylko czeka, abyśmy jej strzelili gola. Uwaga, Luciana broni! Luciana gra niedostępną, ale my... zdobędziemy bramkę Luciana! I tam w bramce stała też jakaś Brazylijka, która nie dała sobie strzelić bramki. Uwaga, bo idzie kontra, ale na szczęście jest koniec pierwszej połowy, w której nie działo się nic. A więc zapraszam na drugą połowę. Nie robimy żadnych zmian, bo się powiedzmy nie znamy na kobiecej piłce. Zresztą na ławce zostały same 77, więc powiedzmy, że gramy tak jak jest i będzie fajnie. Na pewno strzelimy bramkę, a jak będzie remis, to zagramy sobie może nie dogrywkę, bo to nie jest zbyt porywający mecz. Zagramy sobie od razu rzuty karne, żeby w ogóle jakiś wynik był, bo remisy to są dla ciot. No teraz bramka, musi być gol. Luciana, no dziewczyno, daj se wpakować bramkę, no przecież ile można. Dobra, jednak robię zmiany, bo nie ogarniam, co się tutaj dzieje. Prowadziłem kogokolwiek już. W miarę szybsze Niemki. Nie wiem, czy będą tak szybkie jak Audi, czy tak zepsute jak w nowe Volkswageny.
bez sensu. Jest! Na szczęście koniec. Jezus, na szczęście koniec. Bo już myślałem, że zasnę. Gramy rzuty karne, żeby chociaż jakiś wynik był, bo ten mecz był tragiczny. To był najgorszy mecz, jaki zagrałem w tą FIFA. W tę FIFA. Aha. Dawaj. Come on. Come on. Luciana broni. Ona jest tak niedostępna, kurde mole, że się zaraz pożygam. Marta.